Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze taka króciutka wrzutka, tak nie podkreśliłem tego w poprzednim nagraniu o Maryi. Moi drodzy, zobaczmy jeszcze raz do Kany, się cofnijmy. Jest napisane, że właśnie Chrystus objawił swoją chwałę, tak? I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Zobaczcie, moi kochani, zwróćmy uwagę tutaj na tę rzecz. Chrystus rozpoczyna swoją działalność, tak? Był u progu swojej działalności. Wybrał sobie uczniów, tak? No i to jest taki to początek znaków uczynił Jezus, tak? Czyli to był, można powiedzieć, początek Jego publicznej działalności, mając ze sobą uczniów, a więc można powiedzieć, Maryja tu jest u samego początku Kościoła. Chrystus i uczniowie. Widzimy w pierwszym rozdziale, że o świadectwie uczniów tutaj, nie? No pierwszy rozdział generalnie o uczniach Chrystusa. I ten Chrystus razem z tymi uczniami, jako to zalążek Kościoła, przy tym zalążku Kościoła obecna jest Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła. Jest to tak logiczna logiczność. Skoro Chrystus jest założycielem Kościoła, skoro Chrystus jest głową Kościoła, a matką głowy jest Maryja, to matką Chrystusa jest Maryja, a Kościół jest Jego mistycznym ciałem, to jest logiczną logicznością, iż Maryja z urzędu jest matką Kościoła, ponieważ jest matką Jego głowy. Tak? Matką Jego założyciela. Ale protestantyzm, no to tak, no to szatańska, opętana alergia na Maryję nie pozwala tego dostrzec. I u podstaw właśnie tego Kościoła jest Maryja. I ten pierwszy zalążek Kościoła odkrywa chwałę Chrystusa. Odkrywa wiarę w Chrystusa przez interwencję Maryi. I zrozum, tu jest całe piękno duchowej miłości i tego posłuszeństwa Maryi. Uczyńcie, co Chrystus wam powie. Ona wskazuje na Chrystusa, ona przynosi Chrystusa, ona przynosi Ducha Świętego. Chrystus jest wywyższony. Tutaj żeśmy sobie wspomnieli, to powtórzmy jeszcze raz. Chrystus jest na piedestale tutaj, nie Maryja, ale Maryja ten piedestał pokazuje i jej rola w życiu każdego wierzącego katolika, w życiu Kościoła Świętego Rzymskokatolickiego jest to, aby na tym piedestale objawiała, na tym piedestale stała chwała Chrystusa. I się objawiała. I aby wierzący w Niego uczniowie odkrywali wiarę w Niego. To jest pokazane w Kanie, tylko trzeba troszkę pomyślunku. A tego niestety protestantyzm bardzo skąpo daje. O ile w ogóle coś daje. Tak? No właśnie. Otwórzcie oczy na Maryję. Otwórzcie oczy na piękno niewiasty, na wielkość jej misji, która się rozpoczęła i trwa, bo misja zbawienia trwa. I ona w dziejach Kościoła nie tylko, że miała swoją rolę, jak to mówią protestanci, że się skończyła, ona ją ma. Otwórzcie oczy na Maryję jako Matkę Kościoła, Matkę Głowy Kościoła, Matkę Jego Założyciela, Matkę pełniących wolę Ojca. Bo tu, w Kanie Galilejskiej,
jest pokazana właśnie Maryja przy tych pierwszych minutach Kościoła. Pozdrawiam.